Kobieta, woda i ogień to tytuł wystawy w klubie Akcent, której otwarcie odbyło się w zeszły czwartek. Są to fotografie duetu Anny Syrek i Mariusza Kani. Tematem fotografii są kobiety, czynniki składające się na ich jestestwo, ich uczucia i pragnienia. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia ekspozycji. Perfekcyjnie nie tylko pod względem artystycznym, ale i organizacyjnym. Na wystawie autorstwa Mariusza Kani i pani Anny Syrek, oczywiście artystów dzisiaj gościmy. Bardzo bym chciała Państwa przywitać. Dziękujemy oczywiście za przyjęcie zaproszenia, za udostępnienie tych pięknych prac i za włączenie się w aranżację wystawy, za tak, przygotowanie tak pięknej wystawy. Wystawa wzbogacona jest również o kolekcję ubrań damskich pani Mileny Wróblewskiej. Pani Mileno, gdzie jest pani Milena? Pani Mileno, bardzo panią witamy, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, taka piękna wystawa powstała, to oczywiście potrzebny jest tutaj sztab ludzi. Mam nadzieję, że tych wszystkich, którzy tutaj pomagali, będą Państwo mieli przyjemność okazję za chwilę poznać. Państwo mieli okazję ocenić. Przede wszystkim w naszym imieniu chcielibyśmy przede wszystkim podziękować za zaproszenie ludziom, bo ja też gościnnie zostałam już drugi raz. Bardzo miło jesteśmy tutaj przyjmowani. No i mam nadzieję, że będziemy gościli częściej. Przede wszystkim dziękujemy pani Ewie Grzeszczuk, wspaniałej kobiecie, można powiedzieć teraz przyjaciółce naszej kochanej, bliskiej, za pomoc w realizacji. Też atrakcyjne rabaty dla Państwa, jeżeli Państwo by mieli ochotę skorzystać z ich usług, pod hasłem kobieta, woda i ogień, można uzyskać naprawdę atrakcyjne rabaty na ich działalności i artykuły. Także dziękujemy bardzo przede wszystkim za to, że są z nami, że nas wspierają i że dzięki nim możemy działać. No i dziękujemy także rodzinie naszej kochanej, która nas przez tydzień tutaj w podziemiu wspierała, nocowała, karmiła, pomagała przygotować ten pyszny poczęstunek i są z nami i nas wspierają w tym, co robimy i rozumieją sztukę, tak jak my, starają się przynajmniej. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie i zapraszam do oglądania prac. I dziękuję bardzo. Tylko słówko chciałam, jeżeli już mowa o podziękowaniach sponsora, chciałabym tutaj właśnie na ręce pani Anny Syrek przekazać ten piękny bukiet kwiatów. Mamy sponsora, nie wiem czy jest wśród nas, pan Aleksander Bigot, kwiaciarz, miast bukieć. Jeżeli jest, serdecznie ją zapraszamy do nas. Dziękujemy jej gorąco brawami. Zapraszamy na ucztę artystyczną, jak i kulinarną, którą specjalnie dla Państwa staramy się artyści przygotować. Zapraszamy.